Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Jakub Stasiak, 2,5 roku na linii frontu. Dzień dobry, Jakubie. Dzień dobry Państwu. Pojechałeś i jesteś w Pokrowsku. Co to za miejsce i co tam się dzieje? Tak, jest to w tym momencie jedno z istotniejszych miejsc na mapie Donbasu. Bardzo ważna arteria transportowa. I tak się też dzieje, że obecnie jeden z głównych celów Rosjan na mapie Donbasu właśnie. Co się dzieje, zapytałeś. W ostatnim czasie, w ostatnich dniach Ukraińcy utracili Wuhledar, czyli bardzo ważny przyczółek na południu, o który intensywne walki trwały od marca 2022 roku. W tym momencie pod bardzo mocnym naporem Rosjan jest też Kurachowe, kolejny przyczółek na południowy wschód od Pokrowska. Wszystkie te zabiegi mają na celu tak naprawdę okrążenie tego miasta. Miasta, które obecnie znajduje się około 8 kilometrów od frontu, natomiast w perspektywie paru miesięcy może znaleźć się już pod oblężeniem. Bardzo podobnym jak wcześniej Bachmut, Siewierodonieck i Awdyiwka. I tak jak wspomniałem na początku, ważna arteria transportowa, w tym momencie odcięcie takiego miasta, jednego z większych miast Donbasu, jeszcze w rękach Ukrainy, może oznaczać po prostu bardzo poważny cios w kontekście obrony reszty Donbasu. Donbasu, który tak naprawdę krok po kroku, kawałek po kawałku Ukraińcy tracą. Dynamika sytuacji na froncie w ostatnich miesiącach jest zatrważająca. Poprzedni rok wydawał się dość, okres roku wydawał się dość pod tym kątem monotonny. Wiele miejscowości znajdujących się na froncie tak naprawdę przez bardzo długie miesiące nie odnotowywała żadnych ruchów poza sporadycznymi ostrzałami. Miejscowości takie jak Toreck, New York, miejscowości znajdujące się na północny wschód od Awdyiwki. Natomiast wraz z upadkiem Awdyiwki sytuacja na tym południowym froncie zaczęła się, mówiąc kolokwialnie, sypać. I krok po kroku Rosjanie czynią postępy mające na celu odcięcie między innymi w dużej mierze właśnie miasta Pokrowsk, w którym teraz się znajdujemy. I rozmawiasz z ukraińskimi żołnierzami, ta strata Wuhledaru musiała na nich zrobić duże wrażenie. Zdecydowanie tak, też nie tylko na nich. Wolontariusze, którzy pracowali w Wuhledarze od początku wojny, wiązali z tym miejscem bardzo dużo wspomnień, bardzo dużo nadziei. Na tę chwilę mówi się, że jeszcze parędziesiąt osób cywilnych znajdowało się w Wuhledarze, natomiast samo miasto zostało zrównane z ziemią. Tak naprawdę miasto leżące na wzgórzu, pełne bloków, pełne pomniejszych domostw, na ten moment przypomina gruzowisko, więc nawet nie bardzo było co bronić, nie było jak tego bronić. Ukraińscy żołnierze się wycofali. Tam, konkretnie tam, czyli w Wuhledarze, pracowała 72. Brygada. I z reguły jest tak, że kiedy konkretne brygady bronią przez długi czas poszczególnych miast, no to z bólem serca i też z jakimś poczuciem frustracji, żalu opuszczają te miasta, te wioski, mając świadomość tego, że wiele ofiar zostało poniesionych właśnie na celu obronienia konkretnego przyczółku, który koniec końców trafia w ręce Rosjan. Więc w tym momencie wielu z nich zadaje sobie pytanie o słuszność decyzji, o wycofaniu się z tego miasta. I też w szerszym kontekście, w szerszym obrazku, dokąd zmierza sytuacja, dokąd zmierzają ukraińskie siły zbrojne, skoro tracimy kolejne miasta, to kolejne wioski. I oczywiście odpowiedź jest dość przygnębiająca. Otóż nie ma kim i nie ma jak bronić wszystkich tych miast na każdym odcinku frontu, który ciągnie się przez znaczną część Donbasu. Więc niestety nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni tracimy ważny przyczółek. Nastawiamy się, że kolejne miasta jak Kurachowe, jak następnie Pokrowsk w perspektywie może paru miesięcy, może do końca zimy. Miasta te po prostu będą okrążane, wykrwawiane i na samym końcu
zajmowane przez Rosjan. Ty oczywiście byłeś w Wuhledarze wtedy, kiedy był pod panowaniem wojsk ukraińskich. Znaczy powiedziałem oczywiście, ale pewności nie mam. Tak, specyficzne miejsce położone na wzgórzu i tak jak wspomniałem, bardzo, ale to bardzo mocno przetrzewione przez rosyjską artylerię. Jedno z kolejnych miejsc, które obserwowaliśmy, jak powoli upada, powoli zamienia się tak naprawdę w ruinę, w zgliszcza. Jest to o tyle zatrważające, że jeżeli spojrzymy na mapę Donbasu, to takich miast i wiosek jest po prostu stanowczo zbyt wiele. Więc na samym końcu Rosjanie zajmują po prostu pustą przestrzeń. Przestrzeń, na której tak naprawdę nie ma czego budować. Tak jak wcześniej w Bachmucie mówimy o gruzowisku. Więc jest to po prostu panowanie nad kupką popiołu, gruzu, które to nie mają prawa w ogóle służyć za dom nikomu. To są miasta, które naprawdę muszą być zbudowane od zera, od podstaw, od nowa. I w tych momentach oczywiście zadajemy sobie pytania na temat słuszności wojny jako takiej. Mówimy bowiem o całkowitej destrukcji. Wykrwawia się ludność cywilną poza żołnierzami, a na samym końcu niszczy też ładne i bardzo bardzo ciekawe przed wojną miasta, nie dając po prostu nic w zamian. I Wuhledar jest po prostu kolejnym z takich miejsc. Ale mówisz, zadajemy sobie pytanie, ty i ukraińscy żołnierze, z nimi rozmawiasz, z nimi się przyjaźnisz. Raz, że z żołnierzami, dwa, że z ludnością cywilną. Część na przykład osób, które uciekały z Wuhledaru czy Awdijiwki, mieszka tutaj w Pokrowsku i często się tak zdarza. Podobnie było z Bachmutem, że ta ludność ucieka nie gdzieś na zachód, ale na przykład do miejscowości leżących kawałek dalej, które jeszcze pod tym oblężeniem się nie znajdują. Następnie ci ludzie wraz z postępem rosyjskich wojsk muszą uciekać i z tych kolejnych właśnie miejsc schronienia. Więc w tym momencie, jeżeli chodzi o właśnie takie nostalgiczne spojrzenie na Wuhledar, no to nawet z rozmów z osobami mieszkającymi w Pokrowsku. Niedaleko mamy tutaj sąsiada, który właśnie w toku bardzo, bardzo zwykłej rozmowy zaczął opowiadać, że tak naprawdę to on mieszkał w Wuhledarze, ale musiał uciekać. Więc z jednej strony żołnierze, z drugiej strony ludność cywilna. Wszyscy ci ludzie mają w pamięci, jak ten Wuhledar wyglądał. Też niedawno poznaliśmy kapelanów, którzy jeszcze w ostatnich tygodniach tak naprawdę jeździli do Wuhledaru z pomocą humanitarną, co jest o tyle szalone i niebezpieczne, że tam zostało mieszkańców paru dziesięciu, myślę, że ta liczba nie dochodziła do 100. Natomiast sama droga zaminowana, spadające na trasę drony, artyleria, wszystko to sprawiało, że sam wyczyn zdawał się mocno, mocno samobójczą misją. Kapelani robili to pomimo to. Natomiast oczywiście wraz z upadkiem Wuhledaru wszelka pomoc humanitarna jest zakończona dla tego miejsca. I też dużo czasu minie, zanim ci ludzie w ogóle będą mogli gdziekolwiek ruszyć w tym momencie w stronę okupowanych terenów. Więc tak, jeżeli chodzi natomiast o to wejrzenie w to, czym Wuhledar był, no to wielu świadków, wiele osób, które wiązało z tym miejscem ciepłe spojrzenie, po prostu jest teraz pełne żalu i smutku. A powiedz mi, Pokrowsk jak wygląda? Jaka jest jakaś codzienność Pokrowska i mieszkańców? To jest bardzo specyficzne miejsce wobec faktu, że ja jeszcze pamiętam, jak 2 lata temu zatrzymywaliśmy się tutaj w drodze do innych miast Siewierodoniecka, Bachmutu. I Pokrowsk był naprawdę całkiem przyjemnym miejscem do życia. Dużo kawiarni, działające hotele, działająca restauracja. W tym momencie wszystkie te rzeczy powoli znikają z mapy. Jest jeszcze kawiarnia. Hotelu już nie ma, bo został zbombardowany. Natomiast w mieście panuje godzina komendancka, czyli znany nam czas policyjny od 11 do 15. To jest jedyna pora, kiedy mieszkańcy tak naprawdę mogą wyjść z domów, wyjść na zakupy, kupić tę kawę. Pozostałe godziny
To jest tak naprawdę przymus zostawania w domu, o ile ktoś nie ma przepustki. Poznaliśmy panią z wodociągów, która właśnie taką przepustkę ma, jako że pełni posługę w wodociągach, musi po prostu wydawać wodę mieszkańcom i policjantom i żołnierzom, jako że w mieście jest bardzo duży problem z wodą. Znakomita część mieszkań, domostw jest jej pozbawiona dostępu do wody, gazu i w wielu przypadkach również prądu. Prąd znika wraz z intensyfikacją ostrzałów, znika z tych już ostatnich miejsc w mieście. Reszta mieszkańców posiłkuje się, o ile ma w ogóle na to środki, generatorami prądu. Ceny produktów poszybowały w górę, więc tak naprawdę to życie zamienia się w małe piekło. Oczywiście nie wspominając o ostrzałach, które penetrują miasto w dzień i w nocy. Tak naprawdę okna, drzwi trzęsą się cały czas. Wspomniana pani z wodociągów opowiadała wczoraj, a mieszka właśnie w centralnej części miasta, że już 3 razy musiała wymieniać okna, zabijać drzwi. No i pełna łez opowiadała, że za każdym razem, jak idzie do pracy, no to spodziewa się, że to samo nastąpi i tego dnia. Jeszcze na koniec odpowiadając na pytanie, dlaczego nie wyjeżdża. Nie wyjeżdża, bo nie ma dokąd. Tak jak wielu mieszkańców, a mówimy o blisko 20 tysiącach ludzi tutaj na miejscu, większość z nich nie ma gdzie i nie ma za co uciekać. Stąd też życie pod ostrzałami jest jedyną perspektywą, jaka czeka ich w najbliższej przyszłości. Chociaż powiedziałeś, że może dojść do, za kilka miesięcy dojść do oblężenia Pokrowska i Pokrowsk będzie w tej samej sytuacji, w której jest teraz Wuhledar, czyli całkowicie zniszczone, zrujnowane miasto, nad którym powiewają rosyjskie flagi. Z Wuhledaru wycofało się zgrupowanie operacyjno-strategiczne Hortyca. A jakie zgrupowanie jest w Pokrowsku? Czy te wojska ukraińskie, które się wycofały z Wuhledaru, dalej uczestniczą w wojnie i walce z Rosjanami? Tak, uczestniczą. Natomiast w tym momencie dość istotnym, o ile nie najważniejszym punktem na mapie, który też ma prawo ewentualnie zastopować zakusy Rosjan, jest Kurachowe, też miejsce niesłychanie ważne, ważny przyczółek na południowy wschód. W tym momencie, jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, tutaj też jest duża rotacja, dużo sprzętu i dużo ludzi z różnych części Ukrainy przyjeżdża. Ta najważniejsza walka o Pokrowsk dopiero nastąpi. Nadal dzielą nas kilometry od bezpośredniego frontu, natomiast patrząc na mapę, widać, że to okrążenie ma prawo nastąpić, ma prawo postępować od południowego zachodu i od wschodu. W tym momencie no właśnie słyszę w tle, jak ukraińscy żołnierze próbują zestrzelić drona. I te drony właśnie będą wraz z każdym kolejnym kilometrem pokonywanym przez Rosjan też penetrować to miasto. Drony FPV, których zasięg mówi się, że do 10 kilometrów w tym momencie, jako że od frontu dzieli nas nieco mniej, też będą po prostu zalatywać nad miasto coraz częściej wraz z artylerią i rakietami. Więc te cenne kilometry będziemy tracić. To jest, wydaje się, nieuniknione. A wraz z tym miasto będzie po prostu częściej, szybciej, gęściej penetrowane i wyniszczane przez różne środki zniszczenia, którymi dysponują Rosjanie. A Pokrowsk jest tym miejscem, które jest logistycznie niezbędne dla ukraińskiej armii? W dużej mierze tak. Jeżeli spojrzymy, to generalnie dwa takie ujścia, dwie takie arterie od północy przez Izium i właśnie przez południe od oblasti Dniepropetrowskiej do Kramatorska, do Słowiańska. To są takie dwie najważniejsze arterie. W tym momencie Pokrowski jako taki właśnie bufor między pozostałą częścią Ukrainy, między Pawlogradem jeszcze leżącym i Dniprem dalej, właśnie w Dnipropetrowskiej oblasti. Więc duża część sprzętu, duża część ludzi trafia na front właśnie poprzez Pokrowsk. W tym momencie wraz z utratą miasta potencjalną w perspektywie kilku długich miesięcy, ale jednak Ukraińcy tak naprawdę tracą bardzo ważny argument na tle obrony reszty części Donbasu. Rosjanie będą mogli po prostu okrążyć od zachodu
Pokrowsk, pójść dalej. I w tym momencie obrona takich miejsc jak Kramatorsk, Słowiańsk, które są takimi niepisanymi stolicami tego regionu, po prostu stanie się wręcz niemożliwa. Na samym końcu zwiastowałoby to po prostu jakąś formę poddania kompromisu Donbasu. A tak jak wspomniałem, te postępy Rosjan są zatrważające, więc ciężko tutaj się doszukiwać w ogóle jakichkolwiek pozytywów i argumentów, które mieliby ewentualnie Ukraińcy tasować przy potencjalnym stole negocjacyjnym. A czy to na pewno zmienił się nastrój wśród ukraińskich żołnierzy, ale czy zobaczyłeś, że to są inni żołnierze niż jeszcze kilka miesięcy, czy na początku wojny, że to są ci żołnierze, którzy nie chcieli pójść do wojska, nie chcieli bronić Ukrainy, ale zostali zmobilizowani? W tym momencie myślę, że najcenniejszą perspektywą byłaby ta dłuższa względem początku wojny. W tym momencie wielu tych chłopaków jest po prostu pełna apatii, pełna zmęczenia, znużenia, swego rodzaju cynizmu. 2,5 roku na froncie, podczas gdy traci się cele operacyjne, traci się kolegów, jest się z dala od domu, często w fatalnych warunkach sanitarnych, bez pomocy psychologicznej, rzecz jasna. Ciężkie warunki dla ciała, ciężkie warunki dla umysłu, więc są to warunki, które zmieniają ludzi już na zawsze. I w tym momencie widać pewnego rodzaju zobojętnienie w oczach wielu. Natomiast rzecz jasna, jest to ich praca, jest to też poczucie obowiązku względem szerszej strategii, która ma na celu po prostu bronienie właściwych już granic ukraińskich miast, tego, by Rosjanie po prostu nie poszli krok dalej. A we wszystkich też panuje przekonanie, że na Donbasie by się nie skończyło. Ten Donbas, który w tym momencie ma znaczenie strategiczne i symboliczne, gdyby padł ostatecznie łupem Rosjan, nikt nie łudzi się, że na tym by poprzestali. Byłby to pretekst do tego, żeby być może doprowadzić do jakiegoś rozprężenia, które po kolejnych miesiącach, być może latach, zakończyłoby się inwazją po raz kolejny na zachodnie miasta Ukrainy. Więc w tym momencie, o ile panuje znużenie, o ile panuje apatia, frustracja podczas gdy traci się tak ważne cele strategiczne, no to mimo wszystko większość żołnierzy nosi w sobie przekonanie, że po prostu nadal musi walczyć i nie ma mowy o kompromisach. Powiedziałeś, że linia frontu jest 8 kilometrów od Pokrowska. Dlaczego te 8 kilometrów ma zająć Rosjanom aż kilka miesięcy? To jest właśnie ciekawe pytanie, jeżeli spojrzymy na Awdijiwkę wraz z upadkiem miasta, o które intensywne, podkreślę, walki trwały no nieco ponad miesiąc tak naprawdę. Wcześniej było to takie bardzo nużące dla obu stron i niewiele wnoszące oblężenie. W tym momencie po upadku Awdijiwki, jako że linie obronne, jeżeli w ogóle jakiekolwiek były niewystarczające, Rosjanie tak naprawdę poszli dalej, zajmując kolejne małe miejscowości, miasteczka za Awdijiwką. I to był po prostu marsz, wydawało się na pewnym etapie, który nie ma końca. Skończył się wraz z momentem, w którym Rosjanie nie mieli już jak w tym tempie doprowadzić linii zaopatrzenia, linii logistycznych już za Awdijiwką, więc po prostu się zatrzymali. W tym momencie wszystko zależy od tego, jak Ukraińcy przygotowali te linie obronne. Czasem bywa tak, że po jednym wyłomie Rosjanie czy Ukraińcy w kontekście kontrofensywy po prostu są w stanie pójść dalej. Będą to kilometry, innym razem setki metrów. W tym przypadku, jeżeli na przykład spojrzymy na Myrnograd, czyli taki mniejsze miasto, bliźniak właściwie Pokrowska, jeżdżąc po tym mieście widzę tworzone po raz kolejny na kolejnych ulicach, zwłaszcza od południowej strony, stamtąd skąd spodziewamy się Rosjan, umocnienia. I właśnie to jest element, to jest naprawdę wiele składowych. To, w jakim momencie Rosjanie uderzą i czy pójdą za ciosem. Jest też oczywiście szansa na to, że w ciągu paru tygodni takie miasta by upadły. Przerobiliśmy to na przykładzie Soledaru, o który walki toczyły się bardzo intensywne
wakacje 22 roku. Później po wakacjach nastąpiło małe spowolnienie, natomiast wraz z początkiem stycznia, w perspektywie 2 tygodni, miasto upadło. Dość niespodzianie, bo jak wspomniałem, parę miesięcy dzieliło od tych intensywnych walk do kolejnej fali ataków, zakończonej ostatecznie zajęciem miasta. Więc tutaj mamy do czynienia z wieloma elementami. Też pytanie, jak wielu Ukraińcy są w stanie poświęcić, by Pokrowsko bronić, a jeszcze wcześniej pozycje obronne prowadzące do Pokrowska. Więc o ile znowu jest szansa, że ta obrona potrwa kilka miesięcy, nie jest powiedziane, że wraz z kolejnymi uderzeniami Rosjan, jeżeli ci zdecydują się rzucić jakieś niespotykane liczby w kontekście właśnie siły po prostu już czystych liczb. W tym momencie oczywiście ta walka może potrwać krócej. Więc jedyne, co możemy robić, to przygotowywać się na to, co nadejdzie. I do tego tak, się proszę. Przygotowujecie. Jeszcze jedno pytanie na temat informacji o rozstrzelaniu 16 ukraińskich żołnierzy. Czy ta informacja dotarła do żołnierzy ukraińskich, dotarła do ciebie? Tak, oczywiście tak. I w tym momencie, jak już wspomniałem, jest to swego rodzaju paliwo na kolejne miesiące, kolejne tygodnie, widząc, co Rosjanie potrafią zrobić, w jak bestialski sposób potraktować kolegów, rodaków, ludzi, którzy tak jak oni bronią ojczyzny i jej granic. W tym momencie przeradza się to w nienawiść, przeradza się to w jakieś takie poczucie frustracji, które koniec końców stanowi paliwo do tego, żeby dalej walczyć, dalej bronić granic Ukrainy, Donbasu. Kuba, bardzo serdecznie jeszcze na samo zakończenie. Jak ty się czujesz? Myślę, że całkiem dobrze. Te rzeczy, o których opowiadam, myślę, że już po 2,5 roku nie robią na mnie szczególnego wrażenia. Jest to kwestia przyzwyczajenia. I o ile ono samo nie przeradza się w apatię, czyli jakieś zobojętnienie, to myślę, że jest w porządku. Najważniejsze to po prostu trzymać rękę na pulsie i starać się dbać w tym wszystkim, w całym tym szaleństwie, o głowę. Coś, czego niestety tego przywileju nie mają ani mieszkańcy tutaj, ani żołnierze. Ja mam, więc staram się z niego korzystać. Jakub Stasiak, prosto z Pokrowska. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.